Cześć mordeczki, z tej strony Kalo, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem mega podekscytowany, ponieważ jesteśmy dzisiaj w Grand Theft Auto na modach i to jest nowa seria GTA Real Life, czyli GTA Prawdziwe Życie. Jeszcze nie wiem do końca jak to będzie się nazywać na YouTubie, ale proszę państwa, udało nam się, jesteśmy w GTA, jesteśmy Franklinem, który nie ma żywego grosza przy duszy, ale została mu chata. Tak, ma wili. Jest biedny, ale ma wili. Nie zabronicie mi. Rozpoczynamy naszą serię GTA Real Life Prawdziwe Życie. Będziemy grać z pierwszej osoby, będziemy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i musimy sobie znaleźć pracę i przy tym jeść. Już możecie zobaczyć na dole, tam gdzie mam food sleep i fan, już widzicie fan, bo udało mi się troszeczkę powiększyć ekran, tak więc wszystko jest pięknie. Jakąś aferę większą. Halo? Dobra, wyrzucił. Ile tutaj mamy? 3 dolary, czy ty sobie ze mnie żartujesz, mordo? Nie ma tak. Dobra, moi drodzy, i teraz patrzcie na to. Oczywiście mam nadzieję, że ten ziomeczek mi pomoże tutaj. Tu jest safe. Klikam sobie U! I teraz mogę go odblokować. Teraz tylko muszę wyczaić, jaki jest shift. Tylko szybko, bo policja już jedzie tutaj. O, dobra, mamy. Mamy pierwszą kłódkę, świetnie. Jak nam safe drży, to znaczy, że jesteśmy blisko. O, mamy to. I teraz w tą stronę jeszcze szybko, szybko, szybko. To znaczy jadę powoli w sumie, bo jak przelecę, to będę musiał od nowa to zaczynać. Ale o, 2 gwiazdki już mamy, no niedobrze, 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 niedobrze. Cały czas klikam. O, 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 drży nam, proszę państwa. Zepsuliśmy to. O nie, zaczyna się strzelanina, ja tu próbuję po raz kolejny, ale to nie jest takie proste, moi drodzy. To nie jest takie proste, kurde, już zestresowany jestem trochę. Dobra, jeden jest. Teraz szybko w drugą stronę, to znaczy nawet powoli. O, dobra, mamy to. Mamy to i teraz ostatnia musi... No nie! Jest, jest, udało się. Okej, udało się, mamy. Ile tutaj w ogóle będzie kasy? To się mega opłaca. Mordo, jesteśmy bogaci po jednym rabunku sklepu. O mój Boże, czy wy to widzieliście? I policja dopiero dojeżdża. No, piękniejszej akcji chyba nie mogliśmy sobie wymarzyć. No, ale mamy 2 gwiazdki. Myślę, że nie ma co się z nimi strzelać. Po prostu trzeba uciec. 2 gwiazdki to jest jeszcze do zrobienia na spokojnie. Wow! Czy ten mod jest zbugowany? Czy on naprawdę tyle przyznaje kasy za złamanie szyfru do sejfu? No nieźle, no nieźle, no to... O kurde, ustawi... O, jedziemy pod prąd w ogóle. Ustawiliśmy się, moi drodzy, jednym, kurczę, złamaniem szyfru do sejfu. No nieźle. Wow. Stało się. Oj, stało się. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie, moi drodzy. Prawdziwe życie powraca na kanał Kalucha. Co to oznacza? Oznacza to, moi drodzy, masę świetnych odcinków, masę świetnych modyfikacji i masę super kontentu, który mam nadzieję wam dostarczę. Moi drodzy, z tej strony Karol, witam was w drugim sezonie, ale można powiedzieć z powrotem, wracamy i liczymy od nowa. W kolejnym, nie, w pierwszym odcinku GTA Prawdziwe Życie. W tej serii dawniej wcielaliśmy się w rolę po prostu człowieka. W poprzednim sezonie był to Franklin, w tym jest to również Franklin, który musi piąć się w szczeblach kariery, prawda, i prowadzić prawdziwe życie. Przestrzegamy przepisów, pracujemy, zdobywamy siano. Dobra, jednak się buguje. Chociaż klasyczna śpiewka, nie? Ta piosenka, którą doskonale już znacie. No cóż, przy akompaniamencie tej pięknej piosenki chciałbym się z wami pożegnać. To jest akurat taka wzruszająca piosenka, nie? Widzimy się już w sobotę, moi drodzy, w sobotę nowy sezon, nowy bohater. No i co więcej, no, zobaczycie w sobotę, a jutro Rada Nautika na kanale z chłopakami. Smutno mi trochę się tak żegnać, ale myślę, że tak będzie najlepiej dla nas wszystkich. A żebyśmy się dobrze bawili, nie? Bo wiecie, ja mógłbym tę serię ciągnąć dalej, ale nie miałbym z niej fanu. Wy też pewnie prędzej czy później większość by to zauważyła, a ja nie lubię takich sytuacji. Po prostu jak czegoś się czuję, to chciałbym, żebyście wy o tym też wiedzieli, nie? Więc drugi sezon mam nadzieję, że będzie jeszcze dłuższy niż ten i będę czuł go, moi drodzy, bardzo, bardzo długo. Piszcie propozycje, jeśli macie co dodać, bo być może wymyślicie coś naprawdę fajnego, co można dodać do drugiego sezonu. Dlatego czekam na wszystkie sugestie w komentarzach. No i co? Kończymy!
Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w drugim sezonie serii GTA 5 Prawdziwe Życie na moim kanale. Te dwa dni to było jak wieczność i pisaliście: Kalu, to jest normalnie wieczność, nie możemy wytrzymać. Ja też, moi drodzy, nie mogłem się doczekać, ażeby pokazać wam, co będzie się działo w drugim sezonie. I witam was serdecznie w Grabseat z balkonu nowego domu i z perspektywy nowego bohatera. Moi drodzy, czy jesteście na to gotowi? 17-letni William. Willy, czy Will, jak kto woli, będzie bohaterem nowego sezonu. I pewnie ja tak mówię, ale chcielibyście go zobaczyć w końcu, nie? Kurczę, w takim razie, moi drodzy, Willy Anderson, William Anderson, nowa postać, którą w tym sezonie będziemy wspólnie grać. Willy ma 17 lat, moi drodzy, i z każdym odcinkiem będzie się starzał. To trochę smutne, ale tak w tej serii będzie. Państwa, w Houston, jak widzicie, ogromne zachmurzenie, ale to nic strasznego dla tego sprzętu. To jest samolot, który wycieczkowo wnosi ludzi na wysokość około 100 km, przez co oficjalnie stają się astronautami. William wykupił taką wycieczkę za ostatnie 100 tysięcy dolarów, które schodzi z naszego konta. Jak szaleć, to szaleć. Jak zobaczyć gwiazd, to właśnie w takim stylu, kurczę, w ostatnim odcinku. Szczerze, ja się zapisałem do newslettera Virgin Galactic. Mówię, może kiedyś, jak będę już starym dziadkiem, loty w kosmos, takie wycieczkowe, będą na tyle jakby unormalizowane, że będzie je można kupić za fajną, przyzwoitą cenkę. Na razie jest to oczywiście niemożliwe, ale świetnym faktem jest to, że już latają ludzie w kosmos wycieczkowo. No i kto wie, co będzie w przyszłości. Taki samolot rozpędza się do zawrotnej prędkości. Popatrzcie, zaczyna się w tym momencie faza wznoszenia. On odbija się, totalnie znika już cały świat. Jak widzicie, tam jakieś jeszcze budynki innych miast widać. Co jest? I leci tak pionowo, aż nie osiągnie 100 km, proszę państwa. Coś fenomenalnego. To jest oczywiście samolot NASA. Wyobraźnia musi zadziałać, widzowie. Normalnie prawie jak Grand Theft Space, chociaż Grand Theft Space wychodzi się zdecydowanie wyżej niż tutaj. Zaraz osiągniemy granicę kosmosu, przynajmniej tak mi się wydaje. Oh my god, widać zarys Ziemi, ale jesteśmy na tej wycienionej części w tym momencie, widzowie. Popatrzcie na to. Ale bym chciał, kurde, coś takiego osiągnąć, nie? Kiedyś. Jakie to jest super, jakie to jest w ogóle doświadczenie. William, proszę państwa, od farmera do wycieczkowego lotu w kosmos i statusu astronauty. Za moment ten wycieczkowy lot się skończy, zaraz pewnie Ziemia się zaświeci. Taki widok ma Will z okna, proszę zobaczyć. Gwiazdy i zakrzywiona planeta Ziemia. Wow, jak to wygląda. I tym oto akcentem żegnamy się z Williamem. Będzie mi szkoda trochę, kurczę, Willa. W sensie to, że ten sezon się kończy. No wszystko, kurczę, co dobre się kończy. I prawda, czasem jest nam żal, ale myślę, że trzeba wziąć się za Franklinę, wziąć się w garść i ogarnąć tego gościa, bo naprawdę nie jest łatwo. Zresztą popatrzcie sami, jak to wygląda w przypadku Frankiego. A Williamowi serdecznie dziękujemy. Możecie napisać serduszko w komentarzu dla Willa. Do następnego, widzowie, który, miejmy nadzieję, będzie już 30 grudnia i będzie to trzeci sezon Prawdziwego Życia. Cześć, dawno się nie widzieliśmy. Jestem Franklin, jakby ktoś nie wiedział, i właśnie jestem pijany, ale mniejsza. Niektórzy z was już mnie znają, byłem człowiekiem sukcesu, miałem wszystko, dom, pieniądze, miłość, o której inni mogą tylko pomarzyć, i bliskich, na których mogłem zawsze liczyć, ale wszystko spieprzyłem. Teraz opadłem w nałóg, mam długi, a na ogonie siedzi mi chińska triada, cóż za zrządzenie losu, nieprawdaż? Człowiek, który miał idealne życie, teraz jest nikim, zwykłym śmieciem. Dotarło do mnie, że nie mogę tak dłużej żyć i że to czas, by wrócić do gry. Niektórzy mi powiedzą, że to nie ma sensu, że Franklin Clinton się skończył, a mój amerykański sen to fikcja. Ale wiecie, co ja o tym myślę? Że los dał mi drugą szansę na nowe życie. Szansę, z której muszę skorzystać. Dopiero teraz dotarło do mnie, że życie nie jest takie proste, jak sobie myślałem. I że sam sobie nie dam rady, więc liczę na waszą pomoc.
się, no. Nie odsunę się, nie odsunę się. Nie zgarniają mnie, no. O, co to za Terminator? Nie wiem właśnie, no. Pakujcie go, drodzy. Co tu się dzieje? Ojciec, nie wiem, no. Będę mogę prawnika mieć? Niestety takie prawo ci nie przysługuje. Jak nie przysługuje? Poczekaj, człowieku, no. Ja pierdzielę. Nie, widzowie, kurde. Jak to się wszystko posypało? Mogę powiedzieć coś tym ludziom? Możesz. Pierdzielę. Ej, Franki, co jest grane? Co się dzieje? Panie Clinton, jestem prawnikiem. Co się dzieje, no? Panie Crocs, proszę podziałać. Nie może być prawda. Ja was, działaj. Ja was przepraszam wszystkich. Gdzie ty jedziesz? Buję kolejny. Nie, nie wiem. Dobra, to wszystko, patrzę. Nie. Zostawcie go. Zostawcie go. Franklin. Jakie mam ciary. Zostawcie go, proszę, no to jest Mati, mój wiek, no. Uważaj, Mati. On nic nie zrobił. Transportujemy on do nic nie zrobił. Nie. O jakim wymierzeniu mówicie? O Bolim Brok, czy co? Spakuj mi, proszę, zatrzymanego na tył. Nie, poczekaj. What the heck? Ja pierdolę. Mój, obiecać, że wyjdziesz, proszę. Gdzie wy go widzicie w ogóle? Proszę. Co, wy jesteście normalni? To zabijamy się. Nie mogę, wolę na to. Odjazd. Proszę. Jaki odjazd? Zostawcie szefa, spokojnie. To Clinton, który mamy dzisiaj dzień? Nie wiem, jestem w szoku. 8 lipca, tak jak mówiłem, punktualnie. No ale z tego, co widziałem, załatwiłeś wszystkie sprawy. Kurde, nie podoba mi się to. Jesteście skorumpowaną organizacją. Ja wszystko o was wiem. Tak być nie może, no. Franklinie, Clintonie, resztę będziesz mógł sobie dopowiedzieć gdzie indziej. Dobra, ile mi grozi? Dożywocie. Co?! Resztę swoich dni pan spędzi w Alcatraz. Czy ty naprawdę myślałeś, że udzieć to wszystko na sucho? Niezłe zarzuty na tobie ciążą, nie powiem. Takiego rdzynka dawno nie mieliśmy. Dobra, podchodzę do lądowania. No jesteśmy na miejscu. Franklin Clinton, to twój dom na najbliższe dożywocie. Wysiadka. Zapraszam. Zapraszam. Ty chyba to miejsce doskonale już znasz. Piżamki spakować nie chciałeś, to najwyżej ci podeślemy pocztą czy coś, nie wiem. Albo dostaniesz firmową. O, no to zapraszam, to twoja cela. To twoje mieszkanie na najbliższy czas. Adios, Franklin. Tymczasem w Los Santos życie toczy się dalej. Miasto zmieniło się nie do poznania. Powstały nowe budynki, firmy i społeczności. Niedaleko Molo del Perro, w 8-piętrowym apartamentowcu mieszka 16-letni Harry, syn Franklina, bohater nowego sezonu. Mieszka tu z rodziną zastępczą, rodzicami i młodszą siostrą przyrodnią. To już jego druga rodzina zastępcza i dopiero z nimi czuje się naprawdę dobrze. Dziś jest dzień, w którym Harry kończy szkołę. Zaczynają się wakacje, które będą przełomowe w jego życiu. Młodzieniec powoli dorasta. W szkole kuma się z Chrisem, synem znanego zawodnika UFC, który buntuje się przeciwko ojcu i mieszka w szemranej okolicy. Poza tym Harry ma dobry kontakt z Nicolasem, młodym kujonem, od którego ściąga zadania domowe, a także z Matim. Tak, moi drodzy, z tym Matim Clintonem, który jest od niego dużo starszy, ale nie zdał do kolejnej klasy już 4 lata z rzędu. Ten to jest niezły agent. Zakończenie roku to początek wakacji i pierwszych prac, imprez i wyjazdów. W jaką stronę pójdzie Harry? Czy wyrośnie na porządnego człowieka? Czy może pójdzie w ślady ojca? Będziecie mogli o tym decydować, a także przekonać się, oglądając GTA V Prawdziwe Życie, sezon 4. Enjoy!